Dobry wieczór. Witam wzajemnie bardzo serdecznie Państwa. Cieszę się ogromnie, że wreszcie możemy sobie popatrzeć w oczy, że możemy się odczuć, a nie tylko kontaktować się za pomocą internetu. Witam również gorąco serdecznie tych z Państwa, z którymi się mogę widzieć tylko oczyma wyobraźni, którzy nas słuchają przy swoich komputerach. Rozpoczynamy transmisję 1412 wieczoru listowskiego z Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu, miejsca w sposób szczególny związanego od ponad 60 lat z muzyką i literaturą. Koncert jest poświęcony muzyce polskiej. Solistą jest pianista pan Piotr Banasik, słowo o muzyce Juliusz Adamowski. Piotr Banasik ukończył w 2006 roku Akademię Muzyczną imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach po studiach pod kierunkiem profesora Andrzeja Jasińskiego, znakomitego pedagoga, niezwykle cennego nie tylko w Polsce, ale w całym świecie muzycznym. Przecież jest wychowawcą nie tylko Christiana Zimmermana, ale również kilkudziesięciu innych laureatów wielkich międzynarodowych konkursów. Pan Piotr Banasik jest też laureatem szeregu konkursów. Trzykrotnie wygrał ogólnopolski konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, a w 15 edycji międzynarodowego konkursu imienia Chopina w Warszawie był półfinalistą i otrzymał szereg nagród pozaregulaminowych. Prowadzi bardzo ożywioną działalność artystyczną. Występował już w kilkudziesięciu salach, w kilkudziesięciu krajach, właściwie wszystkich kontynentów. Działalność artystyczną obejmującą recitale i występy z orkiestrami symfonicznymi wielu krajów, łączy z pracą pedagogiczną w macierzystej akademii, jest adiunktem w stopniu doktora habilitowanego, a w średniej szkole muzycznej w Katowicach, w szkole imienia Mieczysława Karłowicza, prowadzi sekcję fortepianu. Na dzisiejszy koncert zaproponował program składający się z utworów Ksawerego Szarwenki, Mieczysława Karłowicza, Ignacego Jana Paderewskiego i Fryderyka Chopina. Franciszek Ksawery Szarwenka, dzisiaj właściwie zupełnie nieznana postać, nic nie mówiąca, a w wieku, przy końcu wieku XIX, on urodził się w 850, a zmarł w 1924. Urodził się w Szamotułach w Wielkopolsce, a potem dużo przebywał w Berlinie, tam założył konserwatorium muzyczne. Przebywał w Nowym Jorku, gdzie utworzył również szkołę muzyczną. W Lipsku wydał w roku 1909 podręcznik gry na fortepianie, metodykę gry na fortepianie, bardzo cenioną w całej muzycznej Europie. No jest kompozytorem czterech znakomitych koncertów fortepianowych, kilkudziesięciu miniatur, jak walce, nokturny, polonezy, mazurki. Jest kompozytorem kilkunastu cykli polskich tańców narodowych. I z tych tańców narodowych pan Piotr Banasik wybrał taniec Esmol, opus 3, numer 1. Kolejną postacią to Mieczysław Karłowicz. Mieczysław Karłowicz, kompozytor, on się urodził w Litwie, na Litwie w roku 876. Przyszło mu umrzeć bardzo wcześnie, w 909. Kompozytor, który należał do kręgu muzycznego do młodej Polski. Grona artystów, którzy chcieli polską sztukę kompozytorską znowu wynieść na poziom jak gdyby równorzędny z największymi centrami kulturalnymi, z Paryżem, Wiedniem, Berlinem. Mieczysław Karłowicz był człowiekiem o bardzo wszechstronnych zainteresowaniach i wszechstronnych możliwościach. Studiował również wiolinistykę obok kompozycji i w Warszawie, i w Berlinie. Był studentem Warszawskiego Uniwersytetu na Wydziale Biologii i był studentem kilku wydziałów uniwersytetu w Berlinie, między innymi Wydziału Filozofii. Był również znakomitym tatarnikiem, świetnym fotografikiem. Do dzisiaj można jeszcze kupić albumy jego zdjęć tatrzańskich. Był publicystą. Był wreszcie inicjatorem założenia Ochotniczego Górskiego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem. Najkrócej o jego kompozycjach to 22 przeurocze pieśni, to piękny koncert skrzypcowy w tonacji A-dur i do niedawna zupełnie nieznane utwory fortepianowe, pisane w czasie studiów w Berlinie. Pisane, kiedy miał 17, 18, 19 lat. Dwa pierwsze usłyszymy. Pierwszym w ogóle jest pieśń majowa.
Pieśń majowa, którą skomponował, mając zaledwie około 17 lat. Mając lat 18, skomponował w moim odczuciu przepięknego walca, walca w tonacji G-dur, walca, który myślę, że przewyższa pięknem, lekkością, subtelnością, a zarazem jakimś pogodnym klimatem, jakiegoś takiego bardzo szczęśliwego świata. Przewyższa chyba walce Jana Strausa. Poszedł w troszkę innym kierunku jak Chopin, ale w kierunku również bardzo dużego piękna. I mając na uwadze, że miał 18 lat, to o tym świadczy, jaki wielki talent w nim rozkwitł. Talent, który się objawił dla profesjonalnych muzyków, dla krytyki muzycznej w poematach symfonicznych. Napisał ich 6. Najbardziej znane to Stanisław i Anna Oświęcimowie, to Powracające fale, to Odwieczne pieśni. Mieczysław Karłowicz swoją miłość do gór, gdzie mieszkał od 1906 roku, przypłacił śmiercią, zginął zasypany lawiną podczas samotnej wycieczki górskiej 8 lutego 1909 roku na zboczu Kościelca w Tatrach. No i wreszcie postać, bez której chyba nie może się odbyć koncert muzyki polskiej, tak bez Chopina, tak nie powinien się odbyć bez Paderewskiego. Tego największego polskiego patrioty, fenomenalnego, genialnego pianisty, cieszącego się niezwykłym szacunkiem na wszystkich krajach świata i mało chyba jeszcze poznanego kompozytora. A przecież jego dorobek jest bardzo piękny, opera Manru, koncert fortepianowy, przepiękna fantazja na fortepianie orkiestry, kilkadziesiąt miniatur fortepianowych, szereg niezwykle pięknych pieśni. Z tych miniatur usłyszymy 3 wyjęte z opusu 15. Napisane też tuż przed nastaniem wieku XX, tuż przed 900 rokiem. 2 mazurki, A-dur i B-dur oraz ten przesławny menuet. Menuet, który należy do chyba najczęściej obok Marsza Tureckiego Mozarta i może jeszcze 2-3 utworów najczęściej grywanych na całym świecie. Menuet, który w jakiś sposób jest związany z postacią Tytusa Chałubińskiego. Tytus Chałubiński to był wybitny warszawski lekarz, profesor patologii, właściwie jedyny pierwszy polski lekarz, który zyskał wielki szacunek, uznanie na arenie międzynarodowej i człowiek, który dla polskiego społeczeństwa odkrył Tatry. Ten człowiek był zakochany w muzyce Mozarta. Ponieważ w okręgu bardzo bliskich znajomych, żeby nie powiedzieć przyjaciół, bo była między nimi różnica ponad 30 lat, bo oczywiście młodszy był Paderewski, należał Paderewski, ile razy bywał w Warszawie, często gościł u Chałubińskiego w domu i wtedy zawsze musiał grać utwory Mozarta. Którymś razem już brakło konceptu na utwory Mozarta Paderewskiemu i postanowił sobie zażartować, ponieważ każdy występ z jego recitalem z utworami Mozarta kończył się tymi samymi zachwytami, tym samym stwierdzeniem. No, panie Ignacy, przecież już dzisiaj nikt tak nie potrafi komponować jak Mozart, jak wielki Wolfgang. Paderewski postanowił się zażartować, naszkicował prostego menueta w tonacji G-dur w stylu Mozarta i zagrał. To samo, no nikt już nie potrafi tak jak Mozart. A Paderewski, czyżby panie profesorze, przecież ja to wczoraj dla pana napisałem. Oczywiście napisał taki szkic, my dzisiaj znamy tego menueta rozbudowanego o takie wirtuozowskie kadencje, jak gdyby wykraczające troszkę poza styl Mozarta, bardziej opierające się na stylu Briand, tego błyskotliwego wirtuozostwa, które obłonęło Europą na początku wieku XIX, które wypełniło młodość Fryderyka Chopina. No tak więc zapraszam państwa do wysłuchania muzyki. Będzie to taniec Esmol z Tańców Narodowych Polskich Xawerego Szarwenki. Będą to 2 utwory, pierwsze jakie napisał Mieczysław Karłowicz, pieśń majowa i walc G-dur i będą to 3 utwory Paderewskiego, 2 mazurki, A-dur i B-dur, opus 15 i ten przesławny menuet. Przed państwem pan Piotr Banasik. Thank you.
Dobiegła końca pierwsza część koncertu muzyki polskiej, transmitowana z Wrocławskiego Klubu Muzyki i Literatury w ramach 1412 Wieczoru Listowskiego. Przy fortepianie pan Piotr Banasik, słowo muzyce Juliusz Adamowski, który chciałby jeszcze troszeczkę uzupełnić komentarz dotyczący utworów Xawerego Szarwenki. Otóż dzisiaj, jak już mówiłem na początku, kompozytor zupełnie zapomniany, a proszę sobie wyobrazić, to szczególnie dla wrocławian taka myślę ciekawostka, że na pierwszym koncercie w powojennym Wrocławiu, koncercie, który odbył się w gmachu opery wrocławskiej, który jest stąd kilkaset metrów, 29 czerwca 1945 roku obok utworów Chopina, Moniuszki, Paderewskiego i Czajkowskiego były utwory właśnie Franciszka Xawerego Szarwenki. Proszę Państwa, z Państwem, którzy kontaktujemy się za pomocą internetu, kończymy transmisję pierwszej części. Spotykamy się z Państwem za około 15-20 minut. A słuchaczy, którzy są tutaj we Wrocławiu, zapraszam i na wystawę poświęconą rocznicy Solidarności w klubie i zapraszam do zaglądnięcia do stolika listowskiego. Przy okazji... Rozpoczynamy transmisję drugiej części koncertu muzyki polskiej z Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu. Solistą jest pan Piotr Banasik, pianista, słowo o muzyce Juliusz Adamowski. W pierwszej części słuchaliśmy utworów Szarwenki, Karłowicza i Paderewskiego. Drugą część wypełni twórczość Fryderyka Chopina. Jako pierwsze dwa utwory usłyszymy Nocturne Fizdur op. 15 nr 2 i balladę Gemol op. 23. Ponieważ to są utwory bardzo powszechnie znane, to ja zostawię bez komentarza. Proszę pana Piotra już do fortepianu. Thank you.
Fantazję na temat pieśni polskich, fantazję Adur na fortepian i orkiestrę, Chopin ukończył w roku 1828. Miał 18 lat wówczas. Dzisiaj usłyszymy ją w wersji na fortepian solo. Będzie to pierwsze wykonanie w ramach Wieczorów Listowskich. Utwór rozpoczyna introdukcja, której charakter, tempo Chopin określił jako largo manon troppo. Następnie Chopin cytuje bardzo popularną na przełomie wieku XVIII-XIX pieśń o Laurze i Filonie. Już miesiąc zeszedł, psy się uśpiły, coś tam klaszcze pod borem, tam czeka mnie miły Filon pod ulubionym jaworem. Takie są między słowa pieśni, którą do dzisiaj śpiewa na przykład zespół Mazowsze. Po cytowaniu pieśni o Laurze i Filonie, która jest ubrana w formie tematu z wariacjami, Chopin przytacza zupełnie nieznany u nas utwór, elegię na śmierć Tadeusza Kościuszki, napisaną przez Karola Kurpińskiego. Chopin ją, mówiąc jego językiem chopinowskim, bardzo udatnie przekłada na język fortepianu. Wreszcie
fantazja na tematy polskich pieśni kończy się bardzo żywiołową, bardzo wirtuozowską częścią, którą Chopin nazwał kujawiakiem, ale która w rzeczywistości wywodzi się z oberka, jeżeli chodzi o tempo, jeżeli chodzi o ludowość, to z Mazura, a jeżeli chodzi o styl, to stylu tego popisowego wirtuozostwa, eleganckiego stylu Briand. To jest jeden z najpiękniejszych utworów Chopina, na żal, że tak rzadko jest wykonywany. Myślę, że dzięki temu, że coraz częściej korzystamy z wersji na fortepian solo, że będzie to coraz bardziej popularna i coraz bardziej znana kompozycja. Po fantazji na tematy pieśni polskich, Adur, usłyszymy przepiękną opowieść o kujawiaku. Poemat o kujawiaku, może poemacik. Mazurek Amol, opus 17, numer 4. Jest to mazurek, w którym się objawiło całe niezwykłe mistrzostwo Chopina, jeżeli chodzi o wariantowanie, czyli przetwarzanie melodii, motywów już raz podanych, czy treści muzycznych. Chopin przy każdym powtórzeniu, co zwłaszcza ma miejsce w każdym z mazurków, troszkę inaczej ją pokazuje, troszkę inaczej ozdabia. Troszkę inna ilość jest nut w tych biegnikach, a te biegniki, te ozdobienia Chopin w tym mazurku zaczerpnął w sposób arcymistrzowski z folkloru żydowskiego. Oparte są o skalę z folkloru hebrajskiego, które noszą w sobie, z uwagi na odległości między dźwiękami, w naszym odczuciu taki klimat pewnej nostalgii. To znamy zresztą z wielu festiwali folkloru żydowskiego. Chopin to przepięknie zrobił i nawet czasem w środkowej części dwa razy, kiedy przechodzi z tonacji molowej do durowej, jest jak gdyby echo bardzo subtelnie pokazanego rytmu i nastroju mazura zadzierzystego. Po tym niezwykłym mazurku Amol opus 17 nr 4, jeden z najwspanialszych polonezów Chopina, polonez Azdur opus 53. Przed Państwem w dalszym ciągu pan Piotr Banasik, a ja na chwilę sobie pozwolę opuścić Państwa.
Dziękuję. Już się zgodził. Mazurek G-dur, opus 50, Fryderyka Chopina. Fortepian nie bardzo lubi wodę. Zakończyliśmy, proszę Państwa, koncert z kilku względów szczególnych. Jedna sprawa to to, że wszystkie utwory w pierwszej części poza menuetem G-dur Paderewskiego były pierwszy raz wykonane na Wieczorach Listowskich. Druga rzecz, że to był koncert po półtora roku, pierwszy koncert, gdzie mogliśmy się zobaczyć. Po drodze były albo koncerty z udziałem kilkunastu osób na sali, albo tylko transmitowane w internecie. Ale ten przykry okres ma jedną swoją jakąś wartość dodaną. Otóż za ten czas znacznie się poszerzyło grono słuchaczy koncertów, nie tylko naszych, bo przecież w internecie bardzo dużo się odbywało, wyłącznie w internecie koncertów lub transmitowanych bezpośrednio i potem nagrania zostawały. Chcę Państwu powiedzieć, że na naszej stronie internetowej, stronie Towarzystwa im. Ferenca Liszta, list.art.pl, mamy nagrania, aktywne linki do ponad 20 nagrań z koncertów, które się odbyły w tym czasie. Podobnie w tym klubie muzyki, w tym klubie, w którym jesteśmy w tej chwili, klubie muzyki i literatury, na stronie internetowej są nagrania na YouTubie tych koncertów, które tu się odbywały.
a nasze koncerty się odbywają w kilku miastach i to wszystko jest na naszej stronie internetowej. Następny odbędzie się w listopadzie, 23 listopada, wtorek we Wrocławiu. Karol Radziwanowicz, jeden z najwyżej cenionych w świecie polskich współczesnych wirtuozów. Tytuł koncertu: miniatury, rapsodia węgierska i sonata. A dzisiaj wystąpił pan Piotr Banasik, słowo o muzyce Juliusz Adamowski. Tytuł koncertu: koncert fortepianowej polskiej muzyki. Koncert był sfinansowany przez gminę Wrocław, województwo dolnośląskie i Towarzystwo imienia Ferenca Liszta, zorganizowany przez Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu i Towarzystwo imienia Ferenca Liszta. Koncert prowadził Juliusz Adamowski, który dziękuję państwu za uwagę. No i do zobaczenia za te półtora miesiąca.